Cześć Aniu. Dzień dobry. Witaj na audiencji u jej wysokości herbaty. Bardzo mi miło. Jaką wybrałaś, powiedz? Wybrałam taką ziołową digest, żeby tak trochę przetrawić ten ciężki rok. Jest bardzo smaczna i słodka, więc umili nam rozmowę. Czuję się trochę jak na luksusowej psychoterapii. Mamy intymną atmosferę, chociaż obserwuje nas czujnie trochę osób realizujących to spotkanie, ale mamy herbatę tak. I siedzimy naprzeciwko siebie, a ja siedzę naprzeciwko psycholożki. Jeszcze nie psychoterapeutki. Powiedz, jaka jest różnica między psychologiem a psychoterapeutą? Tak, ja jestem faktycznie psycholożką, to znaczy, że skończyłam 5-letnie studia magisterskie. To jest akurat ważne, że muszą być 5-letnie i magisterskie, bo pojawia się też jakieś dużo ofert licencjatów z psychologii, ale to nie jest ta właściwa forma wykształcenia. No a psychoterapeutką będę jeszcze za kilka lat, ponieważ jestem w trakcie szkolenia, które trwa 4 lata. I niekoniecznie ten psychoterapeuta musi być psychologiem, ale tak zazwyczaj to wygląda, że jest taka ścieżka kariery, ale też są osoby na przykład po socjologii, filozofii, po pedagogice, więc tu jest troszeczkę taka większa dowolność. No właśnie, ale nie powiedziałaś nic o swojej działalności w internecie, bo tam jesteś bardzo aktywna. Tak. Prowadzisz świetny profil na Instagramie PsychoEdu. No i ten profil rzeczywiście się wyróżnia na tle innych, bo za każdym razem ten każdy post to jest jakaś wysmakowana grafika, ale też bardzo konkretna wiedza na temat psychologii. Powiedz, co cię skłoniło, żeby zacząć terapeutyzować Instagram, bo tak chyba możemy powiedzieć o tym. Tak, faktycznie lubię się nazywać taką edukatorką. Tam na Instagramie staram się też używać takiej naukowej wiedzy. Ostatnio sobie wzięłam za cel, żeby pod każdym postem była bibliografia, czyli takie książki, z których skorzystałam lub artykuły naukowe. No i starałam się właśnie tak przemycić tą wiedzę, że ten Instagram, ja sama lubię, żeby był estetyczny, więc staram się dobierać grafiki. W większości są to ilustracje polskich ilustratorek, z którymi staram się też je wypromować jakoś, żeby pomóc w ich działalności. No i faktycznie staram się dawać te treści w jak najbardziej przystępnej formie. Czasami trochę popłynę z ilością w jednym poście, ale faktycznie mam taki feedback, że skrolując ten Instagram, ktoś natrafia na coś, nad czym warto się pochylić, zastanowić i jest to taki wartościowy dodatek do tego, co sobie tam tworzymy. W zależności od tego, jakie kto ma zainteresowania, co sobie tam obserwuje, to czasami wpada mu nagle taka albo wsparciowa treść, albo właśnie typowo informująca o jakimś zaburzeniu, na które warto zwracać uwagę, o jakimś problemie. Więc to są też różne treści. Staram się, żeby to było różnorodne. No właśnie, bo Instagram nas przyzwyczaił raczej do takich sympatycznych obrazków, ładnych obrazków. Niekoniecznie za nimi idzie jakaś głębsza treść, a u ciebie jest właśnie dokładnie tak, jak mówisz, czyli no jest tak. Jakaś pogłębiona refleksja i można się przy tym poście zatrzymać na dłużej. No, należy się zatrzymać, bo tam jest właśnie tej treści dużo. Jest to nie tylko ten obrazek, ale jak przesuniemy w dół, to jest taka... Przepraszam, jak przesuniemy w bok, to jest taka mini prezentacja. I tak. W bok i w dół. A w dole jest jakaś tam anegdotka czasami, czy jakiś mój opis. No i staram się, żeby to były właśnie na przykład w formie jakichś odnośników, bullet pointów, żeby to było przystępne. No i też mam taką perspektywę, że jest w ogóle mnóstwo zaburzeń. Całe podręczniki odnoszące się do tego, jak nasz umysł potrafi być zaburzony, nasza psychika i zupełnie nie znajdujemy tej wiedzy na przykład na lekcjach biologii czy przyrody, że to są poważne zaburzenia, na które choruje mnóstwo ludzi na całym świecie, a zupełnie je pomijamy. I te zaburzenia też są zarówno, odbijają się na naszej psychice, ale na naszym ciele tak samo, bo ciało też reaguje na te bodźce, które odczuwamy w głowie, tak jak się przyjęło. No dlatego jest to dla mnie niezmiernie ważne, żeby ludzie po prostu mieli świadomość, że coś takiego istnieje, bo nigdy nie wiadomo, kogo
z nas to dotknie. Może kogoś z bliskich, rodzinę, przyjaciół. Może zobaczymy taką osobę na ulicy i nie wiemy, co się z nią dzieje. Może to będzie nasz kolega, koleżanka z pracy. Więc wychodzę z takiego założenia, że po prostu należy mieć taką wiedzę, no, że jeśli wiemy, czym jest cukrzyca, czym są, nie wiem, choroby nowotworowe, to dlaczego nie wiemy, czym są zaburzenia na przykład potraumatyczne albo schizofrenia. To są takie tematy tabu, szczególnie w naszym kraju, a uważam, że no, nie różnią się niczym od innych chorób. No właśnie, bo jak zaczynasz się interesować z takiego punktu widzenia laika, tymi zagadnieniami, to wydaje się, że no to jest taka wiedza podstawowa, tak jak powiedziałaś, którą powinniśmy już posiąść właśnie w szkole podstawowej albo w liceum, tak. Że to są takie podstawy, bo tak sobie myślę, że często kiedy mierzymy się sami, czy to na własnym przypadku, czy u znajomych, czy rodziny, to wydaje się, że to jest coś, co spotyka tylko nas. Tymczasem wszyscy jesteśmy w jakichś schematach. Tak, i pojawia się wstyd, że to, jeśli wydaje nam się, że to tylko nas dotyczy, że to z nami coś jest nie tak, że jesteśmy nienormalni, dziwni, inni, to łatwo też się zamykać w tym i trudno jest potem szukać pomocy, trudno jest nawet powiedzieć komuś bliskiemu o tym, bo wiele też osób chorujących spotyka się ze stygmatyzacją, czyli właśnie z różnymi stereotypowymi hasłami na ten temat, czy w mediach, czy w ogóle w codziennym języku, czy właśnie z różnymi żartami. I jest to coś wstydliwego, a wstyd jest taką emocją bardzo toksyczną, z której praktycznie nic dobrego nie wynika. I kiedy odczuwamy ją w takich sytuacjach, gdzie nie zrobiliśmy nic złego, gdzie nie popełniliśmy jakiegoś konkretnego błędu, żeby faktycznie go odczuwać, no to jest dla nas bardzo toksyczna emocja, która nas tak zamyka i tak uniemożliwia wyjście do ludzi. Wstyd, ale też poczucie winy chyba często się może pojawiać. Nie, że to jest moja wina, że coś jest ze mną nie tak. Tymczasem ten problem może mieć x osób wokół, o czym przeważnie nie zdajemy sobie sprawy, tak, prawda? Tak, to poczucie winy akurat jest już tą zdrowszą formą, bo gdzieś faktycznie jeśli widzimy, że ta wina jest za konkretne zachowanie, a wstyd jest taką emocją, że postrzegamy całą siebie jako właśnie złą, nienormalną, nie taką, więc jest dużo bardziej toksyczną emocją. Powiedz mi, czy mam rację, bo tak obserwuję twój profil teraz też w czasie pandemii i widzę, że taką mam obserwację, że te treści stały się jeszcze popularniejsze. Czy jest rzeczywiście tak, to czujesz i obserwujesz, że częściej do ciebie zaglądają obserwatorzy? Jeśli tak, to jakich treści szukają od momentu rozpoczęcia pandemii? Tak, wiesz co, no też tak się złożyło, że gdzieś moja działalność się zaczęła niedługo przed pandemią i faktycznie w trakcie pandemii, jak wchodziły te obostrzenia, to bardzo się to rozkręciło. Szczególnie takie posty wsparciowe na temat tego, jak radzić sobie z lękiem, jak radzić sobie z taką sytuacją, gdzie nie mamy kontroli nad tym, jak ma teraz wyglądać nasze życie, nasze przyzwyczajenia, ale też różne takie informacyjne właśnie posty na temat właśnie lęku, różnych emocji. To bardzo mnie to cieszyło, że dużo osób też podawało dalej te treści, że jakoś one stały się udostępnione i nawet znalazły się na banerach w Warszawie, teraz już w innych miastach, że też gdzieś na ulicy było widać te treści, co mnie ogromnie cieszyło. No i też dostawałam taki odbiór, że ktoś widział je na ulicy i na przykład no, gdzieś uśmiechnął się, bo mnie kojarzył, że to było też takie poczucie zaopiekowania, ten przekaz. Pisałaś też, pamiętam, przy którymś z tych postów, że często do ciebie piszą bezpośrednio osoby, które cię obserwują, z prośbą o taką małą psychoterapię przez ten Instagram. Też pisałaś o tym, że musisz postawić taką wyraźną granicę, że ta część, którą pokazujesz, to jest taka twoja działalność edukująca, która jednak jest czymś innym niż takie udzielanie porad przez internet. Jak to wygląda, powiedz? Tak, jak najbardziej. Do takiej rozmowy potrzeba jest settingu, czyli no, takiej atmosfery, tak jak teraz sobie siedzimy, bliskości, widzenia się. Oczywiście teraz w dobie pandemii też dużo osób przeszło na online,
No ale jakieś pozory tego mamy tam, natomiast nie ma takiej intymności, kiedy tylko piszemy przez właśnie Messenger, Instagram i tak dalej. Ja nie wiem, co ta osoba robi, gdzie ona jest, czy jest w bezpiecznym miejscu, czy ktoś jest przy niej, czy może ktoś po to podgląda. No nie mam takiej informacji, nie mam tej pewności. A zdarzyło się, że te wiadomości były naprawdę takie dotkliwe i były takim wołaniem o pomoc, typu właśnie nie wiem, co robić, do kogo mam się zgłosić, czuję się bardzo źle, czasami właśnie osoba pisała, wiem, że nie możesz mi odpisać, albo już właśnie gdzie mówiłam o tym, tak, ale czasami była takim bezpośrednim wołaniem, proszę pomóż mi, i to dla mnie było bardzo też trudna sytuacja, żeby zostawić taką osobę na lodzie, więc zawsze podaję numery zaufania, do których można się zwrócić, ewentualnie jakieś miejsca, fundacje. Natomiast też ta opieka nie funkcjonuje tak, jak powinna obecnie. Gdzieś to zapotrzebowanie jest zdecydowanie dużo większe. I dlatego te osoby szukają tak pomocy gdzieś na zewnątrz, poza tym systemem. To już się stało takim nawet utartym powiedzeniem, że psychoterapia na NFZ w Warszawie to 2 lata oczekiwania. Aczkolwiek nie jest to prawdą, bo te kolejki w zależności od poradni są dużo krótsze, ale właśnie chodzi taka obiegowa legenda i wszystkich skutecznie odstrasza od tego zgłoszenia się do PZP. Ale tak sobie myślę, że pewnie to jest też powiązane z takim naszym ogólnym poglądem na to, że skoro dana osoba jest zaangażowana właśnie w psychoterapię, w psychologię, to trochę postrzegamy ją jako osobę, która powinna nieść pomoc bez względu na wszystko, że jest takie społeczne oczekiwanie wobec lekarzy, prawda, że będą pracować 24 na dobę i udzielać tej pomocy, i podejrzewam, że podobne przeniesienie jest na psychologów, jak najbardziej, i terapeutów. Ale też właśnie nawet w środowisku psychologów jest taka dyskusja, że ale my powinniśmy pomagać. A jest druga grupa, która mówi, ale to nasz zawód, powinniśmy mieć za to wynagrodzenie. Myślę, że i tak jesteśmy takim bardzo specyficznym zawodem, którym żeby mieć w ogóle umiejętność pracy w nim, to potrzeba ogromnych nakładów empatii i współodczuwania, dlatego gdzieś łatwo jest właśnie przekroczyć tę granicę, na ile ja chcę działać wolontariacko, na ile ja chcę robić rzeczy za darmo i dla wszystkich, bo to gdzieś jest zgodne ze mną, ale po pewnym czasie nachodzi taki kryzys, że ja już nie daję rady, że na przykład faktycznie powinnam mieć, nie wiem... czas dla siebie, albo to się przeradza właśnie w taką pracę, bo tak też się działo u mnie, że najpierw było to takie hobbystyczne, myślanie sobie postów, fajnie gdzieś tutaj graficznie, rozplanowanie tego, ale potem wychodziło na to, że to zajmowało kilka godzin w tygodniu, które mogłabym poświęcić albo na czas dla siebie, albo na jakąś pracę zarobkową, powiedzmy. Więc łatwo gdzieś też stracić tą granicę w tym zawodzie. Czyli to jest takie wyzwanie. A powiedz, czy sama pandemia była wyzwaniem dla ciebie, dla środowiska psychologów i terapeutów? Jasne, ja jestem jakimś tam małym ułamkiem w tym świecie specjalistów, ale wiem od starszych i bardziej doświadczonych znajomych, że u nich też to zapotrzebowanie wzrosło, że więcej osób się zgłaszało. No i też właśnie ciężko jest odmawiać i też wiem, że moi znajomi mają teraz bardzo napięte grafiki i bardzo wiele osób w terapiach, więc to dbanie o siebie jest też ważne, żeby nie czuć się przeciążonym ilością ludzkich tematów i problemów, bo wszystkie są ważne, ale my też jesteśmy w tym ważni, więc jest to ciężkie do zbalansowania. No właśnie, też sporo się w ogóle do tej pory mówiło o tych negatywnych wpływach pandemii na nasze życie, w kontekście naszej rozmowy, na relacje, na to, jak się czujemy. Zastanawiam się, czy jest coś pozytywnego, w sensie, jest takie powiedzenie, że cierpienie uszlachetnia, więc czy w tym przypadku możemy liczyć też na jakąś taką, rzecz, z której możemy wyciągnąć jakąś, lekcję? Coś pandemia może nas nauczyć? Jasne, ja myślę, że z każdej złej sytuacji można wyciągnąć jakieś wnioski, jakieś lekcje właśnie, to jest dobre słowo. I dla każdego to będzie coś innego. Myślę, że wiele osób w tym pierwszym lockdownie też trochę się ucieszyło, że spędzi więcej czasu w domu, spędzi więcej czasu z rodziną.
I oczywiście to zależy od sytuacji życiowej, bo kiedy no, mówimy o jakiejś dobrze sytuowanej rodzinie, która wreszcie ma więcej czasu, bo gdzieś tam nie dojeżdża do pracy, to fajnie. A jeśli mówimy o rodzinie toksycznej, gdzie dzieje się coś złego, jest jakaś przemoc lub agresja, no to nie była akurat, nie była to dobra szansa, żeby pozostać w domu i naprawić więź rodzinne, bo gdzieś też ten stres oddziaływał na to negatywnie. Więc tutaj mamy przeróżne historie, ale myślę, że każdy może coś wynieść dla siebie, zyskać jakąś perspektywę, jeśli chodzi o ilość pracy, jaką wkładamy, a ilość odpoczynku, to na pewno też gdzieś nam unaoczniło. Chociażby to, co jest w ogóle wartościowe, czy to, co robimy, faktycznie daje nam sens w takim trudnych czasach, czy ta praca jest, nie wiem, satysfakcją, czy jest jeszcze dodatkowym obciążeniem. Też wiele relacji na pewno na tym zarówno ucierpiało, ale może gdzieś paradoksalnie wiele osób się wyzwoliło z jakichś, nie wiem, toksycznych relacji. Więc no, myślę, że przypadków może być mnóstwo, ale na pewno widzę taki duży nacisk na to zwolnienie, że wielu osobom jednak udało się zwolnić i dostrzec jakieś zalety tego, że właśnie można zostać w domu i bardziej poświęcić czas bliskim, jeśli były to takie wyjściowo dobre relacje. A powiedz, czy jest coś takiego, co sami możemy zrobić z własną głową, żeby jednak patrzeć w pozytywny sposób na to wszystko, co się wydarzy, bo są takie momenty, kiedy czujesz się po prostu przygnieciona tą rzeczywistością i trudno jest szukać tych pozytywów właśnie, że o, mam czas na herbatę, właśnie a propos naleję ci herbaty. Poproszę. Że mam czas na herbatę, mam czas na przeczytanie książki. Czasami po prostu tych emocji negatywnych jest tak dużo, że nie potrafimy sami sobie poradzić i znaleźć jakieś takie pozytywy. Czy są jakieś narzędzia, po które możemy wtedy sięgnąć i w jakiś sposób poprawić sobie samopoczucie? Tak, jest dużo takich technik, które też są zaczerpnięte z psychologii pozytywnej. To jest taka dziedzina, która bada dobrostan, ale też szczęście, czym ono jest, jak możemy właśnie je wzmacniać, jak możemy je zauważać w życiu. No i technik jest sporo. Przede wszystkim to jest takie zauważanie właśnie tych przyjemnych rzeczy i takie smakowanie. To się nazywa po angielsku savoring. Trochę ciężko to przetłumaczyć, no bo to jest właśnie takie delektowanie się trochę tymi przyjemnościami. Tak. Czyli na przykład jeśli robimy coś faktycznie, co sprawia nam radość, to warto się tak zatrzymać na chwilę i tak docenić to, tak, ale też pomyśleć sobie, że kurczę, to jest faktycznie to, że ja się teraz dobrze czuję, że to jest ta chwila, do której mogę sobie niedługo wrócić, mogę ją powspominać, ale też żeby być w pełni świadomym tego, co robimy. Czyli trochę mówisz o uważności, o takim byciu tu i teraz, a nie projektowaniu, co będzie. Tak, to jest taka uważność na co dzień, nie? Że nie ćwiczymy, tutaj nie medytujemy, ale właśnie dostrzegamy ten moment na tu i teraz. A z drugiej strony mamy to praktykowanie wdzięczności, czyli już właśnie jak minie trochę czasu, no to możemy wrócić do takiego wspomnienia i pomyśleć sobie, że to było coś fajnego, coś wartościowego, że jesteśmy za to wdzięczni, że jesteśmy, nie wiem, zmotywowani przez to, czy właśnie jak coś tak napędzeni dobrą energią, takim dobrostanem. To ja proponuję, żebyśmy doceniły teraz ten moment i napiły się herbaty. Okay. Uważnie. Uważnie trzeba ją też parzyć. Pyszna i ziołowa. No twoja ulubiona. Tak. Dobrze, to czyli mamy to zakorzenienie w tu i teraz. Co jeszcze możemy zrobić? Bo powiedziałaś o wdzięczności, czyli co dokładnie? Bo to brzmi dosyć abstrakcyjnie. Tak, ale jest to też coś, co wydaje się trochę infantylne, śmieszne i faktycznie jest dużo badań na ten temat, że to faktycznie działa. Jest dużo takich badań, gdzie na przykład osoby uzupełniały taki dziennik wdzięczności powiedzmy przez miesiąc czy przez jakiś okres czasu i to wpływało na ich poczucie dobrostanu. Ale takim najbardziej spektakularnym efektem tej wdzięczności, okazywania jej, jest napisanie listu dziękczynnego do jakiejś osoby wybranej. I nawet samo napisanie jej, ale to może być nawet do osoby, która już odeszła, ale nawet napisanie i nie, z takim założeniem, że nie wyślemy go nigdy, ani ta osoba go nie odczyta,
też wzmacnia nasze poczucie dobrostanu, takiej właśnie wdzięczności i szczęścia. No a jeszcze to się kumuluje, kiedy już faktycznie odczytamy ten list przy tej osobie, że to jest takie bardzo emocjonalne i wzruszające doświadczenie i nawet w badaniach to na kilka miesięcy poprawia poczucie dobrostanu. Co oprócz takiego treningu uważności i tego celebrowania tu i teraz my możemy jeszcze zrobić, żeby wytrwać w tym pozytywnym nastroju? Tak, jest jeszcze bardzo ważna praktyka formalna uważności, czyli oprócz tego trenowania tu i teraz i takiego na co dzień, ważna jest też taka praktyka w jakimś konkretnym czasie i miejscu, na przykład warto ją trenować rano, gdzie właśnie w takiej pozycji siedzącej, ale wyprostowanej, albo siedząc na poduszce, robimy sobie taki trening, gdzie mamy na przykład medytację prowadzoną i no, on skupia się na tym, żeby pozostać właśnie w tej świadomości. Czyli ważne jest też rozróżnienie tego treningu uważności od relaksacji, gdzie w relaksacji możemy właśnie trochę odpłynąć, słuchamy sobie jakichś tam szumiących rzeczy czy głosów i możemy faktycznie się odprężyć. To w tej uważności staramy się zachować taką świadomą przytomność. Trochę jest to też określane jako taki trening mięśnia uwagi, że my na przykład odwołujemy się do oddechu, żeby pozostać w tej chwili. Mamy też właśnie różne wskazówki w tym, które mówi nam ten narrator. I na dłuższą metę to bardzo poprawia naszą koncentrację, uwagę. Są nawet takie badania, które wskazują na to, że ta część istoty szarej nam się powiększa. Oczywiście wiemy to z takich badań skanowania mózgu. Więc no jest to takie lekarstwo na te szalone i przebodźcowane czasy, czyli powracamy do tego, do tej jednej rzeczy w czasie, kiedy na przykład często łapiemy się na takich sytuacjach, że tu oglądamy jakiś serial, tu siedzimy na telefonie, a tu jeszcze mieszamy coś w garnku, więc to też jest takie podejście, gdzie uczymy się tej koncentracji na jednej czynności. No właśnie, bo to, wydaje mi się, że to jest trochę wymóg naszych czasów, żeby mieć tą podzielną uwagę. Tymczasem ta podzielna uwaga może nam się udaje, ale fatalne skutki. No właśnie, ale tak na dobrą sprawę nie jesteśmy w stanie się w sumie skupić na niczym. Ja to widzę po sobie, że mam problem po prostu z koncentracją. Czyli te poranne ćwiczenia są najlepsze na to. A dlaczego poranne? Dlaczego to ma być o poranku? Wiesz co, bo wtedy łatwiej też nam czasami zaplanować ten czas. Oczywiście to może być w ciągu dnia. Warto, żeby to nie było już przed samym snem, bo wtedy faktycznie jest ryzyko, że uśniemy, a to nie jest naszym celem. A rano po prostu jakoś też nastawiamy się na cały dzień takim treningiem. Mamy właśnie wtedy większą taką świadomość. Jeśli zaczniemy od tego, no to trochę tak sobie przypominamy, że warto mieć taką postawę też w ciągu dnia. Okej. Okay. Zauważyłam, że często używasz takiego terminu dobrostan. Mhm. Jaką on ma definicję dla ciebie, dobrostan? Powiedz. Dobrostan jest takim trochę zamiennikiem tego słowa szczęście w psychologii pozytywnej. Natomiast w Polsce to słowo szczęście ma też dwa znaczenia, bo to jest zarówno właśnie taki happiness po angielsku, ale też takie szczęście typu coś nam się trafiło. Szczęście głupiego, tak? Takie, że jesteśmy lucky. Więc żeby tego nie mylić, to szczęście, o którym ja mówię, które się bada, to nie jest właśnie coś, że mi się akurat przytrafiło szczęście, że mi autobus szybciej przyjechał, tylko to jest coś, na co musimy sobie zapracować, co musimy pielęgnować. No i wydaje się takie też mniej infantylne, że ten dobrostan dbamy, żeby to był, no właśnie, żeby to było takie poczucie, że się po prostu dobrze czujemy, że nie musimy cały czas tryskać energią i euforią, że jesteśmy tacy szczęśliwi, tylko po prostu czujemy się dobrze. To dla innych jest bardziej usposobienie spokoju, jakiegoś takiego stanu zadowolenia, to też jest dobre słowo. To szczęście jest trochę takie wyświechtane. Trochę tych określeń w polskim języku mamy. Niekoniecznie musimy sięgać po jakieś egzotyczne zjawiska typu, pamiętasz, były bardzo modne w pewnym momencie te wszystkie hygge duńskie, albo japońskie ikigai. A mamy po prostu polski dobrostan i możemy nad nim pracować za pomocą tych wszystkich narzędzi, które wymieniłaś. Tak sobie myślę, że na naszej szerokości geograficznej no to trochę jest obcykulturowo, w sensie my bardzo się skupiamy na tych, lubimy negatywach. Się skupić jako, skupiać jako nacja na tych wszystkich cierpieniach, trudnych momentach w historii, że to jest coś, czego się trzeba nauczyć. Czy ty ze swojej perspektywy zawodowej widzisz to, że łatwiej jest nam się zanurzać w
w cierpieniu, niż szukać tej pomocy właśnie w jakimś takim pozytywnym spojrzeniu. Jasne, ale myślę, że też to się zmienia już i faktycznie ja pracuję też głównie z młodymi ludźmi, z młodymi dorosłymi, takimi już starszymi nastolatkami powiedzmy i faktycznie to dla nich jest ciekawe, że gdzieś to jest też przekonujące, jeśli ja mówię, że to są jakieś badania na ten temat, że właśnie tutaj mam taki podręcznik i możemy zrobić takie ćwiczenie na uważność albo na wdzięczność, że to jest zachęcające, natomiast jeśli spojrzymy na to starsze pokolenie, powiedzmy moich rodziców, dziadków, to ciężko już przekonać do tego, że to właśnie jest takie trochę takie życie, no już mam co mam, już tutaj nie potrzebuję się teraz zmieniać, że jest trochę taka rezygnacja, ale też jest w nas, Polakach, dużo takiej powielania tej traumy. To może się wydawać wręcz takie na wyrost, ale są też mądrzejsze ode mnie osoby, profesorowie, którzy nawet pozwalają sobie na takie określenia, że Polacy to naród z PTSD, czyli z zaburzeniem stresu potraumatycznego, że gdzieś często powielamy ten może nawet nie powielamy specyficznie tych traum, ale takiego podejścia do życia trochę właśnie, że ta historia jest taka ciężka i trzeba ją tak pielęgnować i te wszystkie święta są takie przytłaczające i co to my nie przyszliśmy i trochę jest taka mroczna dusza w nas, ale myślę, że tak jak obserwuję nasze społeczeństwo, takie mojego pokolenia, chociaż może jest to trochę bańka, bo głównie też pracuję w Warszawie, więc mam dostęp do takich osób, to trochę się zmienia i trochę faktycznie z większą łatwością osoby wchodzą w to takie właśnie pielęgnowanie jakichś przyjemności, czy właśnie też chętniej podchodzą do samej zmiany. Bo ta gotowość do zmiany w ogóle w psychoterapii jest też bardzo ważna, żeby mieć taką chęć faktycznie wprowadzenia czegoś, spojrzenia inaczej. To jest w ogóle jedna z podstawowych rzeczy, jeśli chodzi o to, czy ta psychoterapia będzie efektywna, czy nie. No właśnie chyba podstawową rzeczą jest to, że musisz chcieć się wybrać na tą terapię, prawda? Że bez tego, bez takiego motywatora jest ciężko się zabrać za pracę nad sobą, więc to jest takie... Tak, myślę, że ta gotowość do zmiany, ale też bardzo duża część opiera się na kwestii samooceny i tego, jak my patrzymy na siebie samych, że ktoś może mieć chęć i faktycznie przychodzić na te spotkania co tydzień, ale nadal myśli o sobie, że i tak jest beznadziejny i tak nic się nie zmieni we mnie i tak ja zawsze będę najgorsza, najgorszy. Czyli trochę blokuje tą pracę nad sobą, prawda? Tak, i my możemy stosować dziesiątki technik i godziny uważności i tutaj nic nie ruszy, jeśli nie zmienisz chociażby chęci do postrzegania siebie inaczej, bo jeśli będę szła w zaparte, że i tak jestem na straconej pozycji i już nic dobrego w życiu mnie nie spotka, to faktycznie jak to ma się zmienić, że to wszystko jest też w naszej głowie i to jak, nawet możemy to porównać do takiego efektu placebo, który jest bardzo silnym efektem w psychologii, że jeśli ja będę sobie piła na przykład tą herbatkę na trawienie z taką myślą, że ona na pewno mi pomoże, to jest duże prawdopodobieństwo, że mi pomoże, bo mój organizm zadziała tak na trochę nadal nieznany nam sposób, ale faktycznie sprawdzony, że to placebo jest bardzo silnym efektem. To jeśli ja będę w zaparte szła, że nic się nie zmieni, ale będę przychodziła na spotkania powiedzmy przez rok, to prawdopodobnie nic się nie zmieni. To jest taka odwrotność placebo, czyli nocebo.